Drodzy i szanowni towarzysze, te sędziowskie elity, ziarna awanturniczej anarchii, same siebie nazywające kastą, posługując się metodą prowokacji, występują przeciwko władzom państwowym. I to oni ponoszą odpowiedzialność za to, jak wymiar sprawiedliwości postrzegany jest przez społeczeństwo. Jest naszym obowiązkiem, nie wypaczając w niczym historii, choćby nie wiem, jak bardzo się to nie podobało sędziowskim elitom, wykorzeniać z umysłów przeżytki starych i na zawsze minionych przeciwieństw. Po to właśnie powstała Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym. Taki jest nakaz patriotyzmu. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Polska byłaby zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych. Byłaby pionkiem w ich grze. Byłaby niczym. Tak. Tak.